piraci! W 40 odcinku z Assassin's Creed 4 Black Flag śledzimy, a raczej eskortujemy Brander Królewski Phoenix. Z Nassau? Nie wiadomo gdzie. Bo zresztą i tak nie pamiętam. Dobra, teraz trzeba bronić. Mamy nasze moździerze. Kochane moździerze. Zdejmiemy. Jebut! Dobra. Tak was zniszczymy. Jebut! Ojeju, coś mi nie wyszło. Zbytnio. Jebut! Tak was zniszczymy, że się nawet nie pozbieracie. Jebut! O tak. O kurde. A! Fuck. Fuck, 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 fuck. Dobra, teraz trzeba użyć beczek. No kurde, trochę będzie ciężko tutaj. Ale damy radę. Ty co mi tu z fireboli pociskasz? Ja ci tu dam. Ja ci tu dam firebole pociskać. Czekajcie, zaraz tu ich tak pojedziemy. Dobra, brasujmy lepiej to. Mniejsze obrażenia przynajmniej zadadzą mi. Kurde, coś mi nie wyszło. O kurde. A tu mamy aż więcej statków. No to większa okazja. Co tak nawalają na okrągło? O, wpyte. Spadki FPS-ów. Ale kto tak na okrągło atakuje? Halo, halo. Spokojnie. Dobra, może lepiej pozostać blisko tych sojuszników. Bo ich zaraz opuścimy. Dobra, dobra, spokojnie. Spokojnie. Nie! Zaraz opuszczę ich. Fuck. O kurde, widzę, że Phoenix obrywa. Nie! Noż kurde! Jakie pirackie zdzierstwo. O nie, 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 nie. Ja tak się nie bawię. Piraci się tak nie będą bawić. Raz było dobrze. Po dobroci nie ma. No to będzie gorzej. Szykujcie się na taką mordownię. No i jeszcze raz to robi, no proszę was. A ile ammo mam? Dobra, 15 moździerzy, niech będzie. Więc jeszcze raz to zrobimy, ale brutalniej. Ja tak się nie będę bawić w każdym bądź razie. Dobra, już, idą. Idą zmasowane ataki. Jebut! I pięknie zmasakrowany. Teraz ten. Teraz ten. Jebut! O kurde, tego to już chyba nie zmasakrujemy od razu. Tak z moździerza. Chyba, że... Czekajcie. Czekajcie, ja już mam plan. Jebut! Poszło! A jednak to był genialny plan. Jeb! Dobra, cofnij się. Teraz się cofnij, panowie i panie. Jeb! Dobra, poszło. O! Już! Dziękuję, teraz możemy normalnie nawalać. Jebut! Jeb! Jeb! Czekaj, ciebie tu już tak zmasakrujemy. Kurde no. Weź mi się tu podstaw. Nara. Dobra, lepiej teraz zostać przy branderze. O, włączymy sobie tryb szybszej podróży. Dobra. Jednak nie. Trochę moździerzu nie zaszkodzi. Wy tutaj. Jeb. Poszło. Wszystko poszło. Jeb. Takie hałasy się tam dzieją, że to aż epickość patrzeć na to.
Przyspiesz trochę. Co to w ogóle ma znaczyć? Dobra, tam kolejne statki. Tutaj mamy... Tutaj mamy cywila, dlatego nie chcemy go, wiecie, zniszczyć. Nie chcę, żeby był poszkodowany. O to mi tylko chodzi. Jep! Z kuli. Dobra, już nie zużywamy moździerzy. Bo to nie ma sensu. O kurde. Chwileczkę. O, atakuj, atakuj, atakuj. Jep! Dobra. Padasz! Jeszcze przeżył. A to cwaniak. Dobra, ucieknij z pola rażenia. Fuck! Fuck! Dobra, przepłyń przez blokadę. Ja pierdzielę. Epicko. Powiem wam epicko, ale dalej są spadki. I to mnie wkurza. Ale jedziemy dalej z tym pirackim koksem. Łoch! Było naprawdę klimatycznie, jeżeli chodzi o bitwy morskie. Dobra. A damy sobie szybszą podróż, żebyśmy mogli szybciej płynąć. Aha, dobra. O, wpytę! Uciekaj, uciekaj, Kenway, żebyś tym nie dostał. Dobra. Chcecie moździerzami? Będzie moździerzami. Jeb! O, abordaż. Ja chcę dokonać abordażu. Więc tak też będzie. Słabiutko z wami. Bardzo słabiutko. Very weak. Czekaj, ciebie też tu zmasakrujemy. Jeb. Czekaj, jeszcze tylko wyślę parę kuli. Dobra, nie będziemy was niszczyć, tak? Jedziemy z wami! Dobra. Ej, zbudowałem. O, udało się jednak, a jednak. A strzelamy! Wpytę, na ślepo. Dobra. Chcę jeszcze tą beczuszkę zniszczyć. Jebut, dobra. Mogę zejść. Ktoś mi napisał, żebym częściej wchodził na te statki piratów, dlatego... na obietnicę widza będę tak robić. Jep. Jep, jep, jep. Skarałem was. Dobra, który jeszcze? Jep. Co mi tu będziesz kozaczyć? Nie ma, nie ma kozaczeniu. Z piratami nie ma żartów. No co mnie popychasz? Kto ci w ogóle pozwolił? Dobra. Może lepiej miecze do tego się przydadzą. Dawaj z mieczami. Jep, jep. O, o tak, o tak. Wypieprzaj z pokładu. Dajcie mi przeładować, dobrze? Przydałoby mi się. Zblanta cię! Oh yeah! Pięknie. Piekielnie. I z oddaniem Edward Kenway pokonał. Musiał mi error walnąć, ale to nic szkodliwego. Dalej mi to działa. Wyślij do floty Kenwaya. A w sumie wyślemy. Bo i tak mój statek jest tak wytrzymały. A masz czapeczkę! Będziesz zadowolony! Idź do CCC! Co? Chciałem powiedzieć chyba do jakiegoś innego sklepu, ale dobra, w dupie to mam. O, wpytę! O, wpytę! Nie chcę kolejnej walki. A co, cóż to jest? Fregaty, dobra. Wypier... papier. Jeszcze tylko przejmiemy jeden statek. Dobra, jeb. Dobra. Atakujemy. Pięknie. Jeb. Dobra. O, tam mamy beczuszki do zniszczenia. Jeb. Dobrze. Idziemy stąd. Uhu. Dobra. Skacz po tym statku.
Jeb! Co mi to będziesz strzelać? Jeb! A! Tak jest! Już po tobie! A! O kurde! Pięknie! No wspinaj się po tym kole zębatym! Boże, łajzo społeczna! Jeb! A! O! Pięknie! I tak ma być! Kłaniać mi się tutaj! Wszyscy! Oczywiście poza moimi kamratkami. Dobra, ale co my tu z wami zrobimy? Dobra, jak jednego wysłaliśmy, to drugiego naprawimy. Tak będzie lepiej. No oczywiście ja to pomijam, bo oni wiedzą, co mają z tym zrobić. I teraz uciekamy od nich. Szczerze, nie chcę już walki z kolejnymi fregatami. Więc wolałbym bardziej uniknąć. O kurde. Unik, panie. O kurde, ale tu będą na nas szturmować. Dobra. Nie ma przejścia. No pass! Dobra. Zakręć tutaj, bo byś się zagalopował trochę. Doskonale. Tak jest, zwycięstwo! O, śpiewają szanty. Z najlepszej radio Eski. Pięknie. Aż się wzruszyłem. Ale zwycięstwo jest. Pięknie. Piąteczka. Jakbym mógł, to bym dał nawet 6. Ale się nie da. Dałem 5. Dlaczego? Bo piraci nie umiał liczyć do 6. Dlatego dałem 5. Pięknie. Co? Już wywalają nas z animusa? Jakim wałem? Jakim wałem powiedziałem? Nie, klamka zapada. Moja klamka też już od drzwi zapadła. Musiałem ją naprawić. Takie to było smutne, jak mi zniszczyli klamkę. Nieważne. Kenway'a wyłączamy na chwilę. Poszedłbyś w końcu do fryzjera, bo żeś się naprawdę owłosiał. Przez te 40 odcinków. Naprawdę mógłbyś o siebie zadbać, no poza tym, że masz Aha, ja myślałem, że nas wywalają z animusa, a to dobra. What the fuck? Co to się... Aha, z kobitką jakąś usnął. Co? Aha, ten pijany jest. O Boże. Vane's off to see him now and following soon. This is what's left of your experiment in democracy. Aye. We do as we please here and we take our time doing it. For Christ's sake, Edward. Don't anything but the stink of riches wrinkle your nose. What's got into you? Yeah. Reality, mate. Reality. See that you ain't pulled into the drink by this drowning rat. Oj, I've lived longer than most. No właśnie. Co ty pieprzysz, kid? Porąbało go chyba. Na zdrowie, Edward. Pij śmiało, nie krępuj się. Dobra. Dobra, to wiem. Może coś jeszcze porobimy. Tak konkretniej na wesoło. Dobra, skoro żeśmy już wypłynęli. Jesteśmy w wielkiej Inagui. Nie wiem, jak to się dokładnie powinno wymawiać. Ale mam mało hajsu i w tym właśnie problem. No i to są te klucze templariuszy. Ja wczoraj, właściwie tak grając, ogarnąłem sobie tam. Przeszedłem jedną misję polowania na templariuszy i chciałem tylko po prostu sprawdzić. Nie chciałem sobie wszystkiego przechodzić, ale powiem wam szczerze, że te misje są naprawdę zarąbiste. I na końcu się zabija tych templariuszy, wiadomo, bo samo polowanie na templariuszy to już coś powinno wam mówić. Dobra, co my możemy tu jeszcze tylko porobić, bo widzę, że się tu coś stroi. Gdzie mamy w ogóle misję fabularną? O to mi jeszcze chodzi. Misja fabularna. Zaraz się dowiem, gdzie dokładnie ta misja...
Ja jeszcze tu nie podbiłem fortu, Jesus Christ. Widzę, że ja tu dokładnie ogarniam. Misja główna. Aż tak w pizdu daleko? Możesz wpytę. A więc poważnie mówicie. A! Jaki skok! Jeszcze w palmę zdążyłem walnąć. No kurde, znowu lagi atakują. Nie chcę tego mówić, ale no, ja na to reaguję jeszcze. Chociaż nie powinienem. Dlatego od teraz próbuję nie reagować na takie coś jak logi. Dobra. Ale zanim się wybierzemy, to jeszcze może sobie trochę ten. Przedamy ładunki. A nie, nie mogę. Na to gówno. Towary łowieckie również gówno. Amunicja, właśnie chciałem amunicji sobie trochę dodać, bo mi zabrakło. Jeszcze tutaj wybuchające beczuszki. Dobra, to wszystko. Okej, okay, kupić. No nie kupimy już. No ja bym tu jeszcze sobie pozbierał te pierdoły, ale szczerze teraz mi się jakoś nie chce. Jakoś mnie bardziej ciągnie te misje fabularne i bardziej mnie ciągnie na Karaiby. Dlatego idziemy już po prostu na tą kaweczkę. Kaweczkę, straweczkę. Jep, o kurde. Ale lagło. Dobra. Kawka, kawka. Jep. Dobra. Ale czasami przy nagrywaniu jest powyżej 30 fpsów i to mogę się tym pocieszyć. Tak, wypłynie w morze. Pięknie. I zaraz zobaczymy, ile będziemy mieli do misji fabularnej. Co nie, Edziu? Jakoś mnie teraz naprawdę wciągnęły te misje fabularne. Jakoś się bardziej za nimi będę uganiał. Nie, bo chcę, wiecie, żwawiej z tym pójść. Jeżeli chodzi o tą grę, bo jeszcze będę miał wiele innych gier do nagrania. A naprawdę szkoda by było, jakbym tylko przy tym siedział. Dobra, i misję fabularną mamy aż w pizdu tam. Więc zanim to zrobimy w ogóle. O kurde, jest tu co zbierać, ale nie będę zbierał tego wszystkiego, bo to mi całą wieczność by zajęło. Tylko przejdziemy się na Eletuere, którą sobie podbijemy. Dobra, trochę mamy do przepłynięcia. O, to już mamy mega duże FPS-ów. Co mnie to cieszy w sumie. Jep. Dobra. Co by tu jeszcze tak powiedzieć? Wysłałem już wam poprzedni odcinek. Gdzie no, szczerze, coś się tam działo, ale też nie za dużo. A w tym odcinku, owszem, na początku się dużo, dużo działo. A mnie też zależy na tym, żeby jak najszybciej skończyć też tą grę. Chociaż zrobię ją na perfekta mimo wszystko. O kurde, spadki FPS-ów, to może lepiej wrócimy do tego trybu. No nie. Bez nagrywania to nawet na wysokich mi chodzi ładnie, szczerze mówiąc. Ale jakbym miał to nagrywać na wysokich, to naprawdę lagów by było sporo. Więc naprawdę wielka szkoda, że tak to musi być dla mnie boleśnie, że na niskich muszę nagrywać. No bo jakbym nagrywał na większych, to no to zlagowałoby mnie na 100%. Więc tu nie ma nawet o czym mówić. Dobra. Zbierzemy sobie skrzyneczkę, bo jesteśmy w kryzysie. Tak, Edward jest w kryzysie, to musi sobie zebrać trochę hajsu. Bo jak nie zbierze, to go coś weźmie. O, i tu jest dużo FPS-ów. To nawet dobrze. Jeb, biegnij tam. Ale to tylko dlatego, że są wysepki, dlatego są większe wzrosty FPS-ików. Dobra, biegnij z powrotem do kawki. Nie wiem, mam chyba wrażenie, że jest trochę za głośno. Jep. Dobra. Wskoczył porządnie.
Dobra. Ten odcinek postaram się, żeby był dłuższy. Żebym miał te pół godziny, bo ostatnio robię po 20 parę minut. Wiem. A tylko ze względu na to, że dość długo nie nagrywałem Assassina. Dlatego tak. Dobra. Co my tu mamy? Szkuner. A to wiecie co? Zostawimy sobie ten szkuner. Nie chcę go męczyć. Dobra, włączymy sobie to teraz. To... no wiatry teraz! A może się wbijemy w ten statek? Co wy na to? Wbijemy się. O tak. Jep. Tak jest! To jest miazga! Taką miazgę robi Henley właśnie. Najpierw kule ognia, a potem wybuchające beczki pełne mordoru. Dobra. A nie, to jest moździerz. Szkuner, szkunery. Same szkunery dziadostwa. I te sprawy. Podbijemy sobie jeszcze fort, zanim zaczniemy robić misję fabularną. Tak, dokładnie. No kurde, przestańcie już wiać te zasrane wiatry. A którą my w ogóle mamy sekwencję, jeśli mogę wiedzieć? Z siódmą mamy, dobrze. Bo wiem, że sekwencji jest 13, z achievementów wiem. Nie oglądałem u nikogo Assassina, więc jak coś to z achievementów wiem, że jest 13, więc jesteśmy już powyżej połowy rozgrywki fabularnej, rzecz jasna, ale... zwracając na to uwagę, że nie podbiłem jeszcze paru fortów, bo te forty są, patrzcie, no łatwiutkie, to jest łatwe. Tutaj też jeszcze jest łatwe. A większość to żeśmy podbili, właściwie to żeśmy wszystko podbili, co było na poziomie średnim. A te słabiutkie to żeśmy zostawili, dlatego no trzeba będzie to podbić. Wcześniej czy później, bo nasz statek i tak już jest przypakowany i to tak ostro, że... szczerze to byśmy sobie poradzili już z każdym fortem, z każdym statkiem. Śpiewać piraci, chcę inną szantę. Inną szantę. Inna szanta, nie podoba mi się. Inną dawać. O, ta może być. Ta mi się jeszcze podoba. Jakbym wiedział, co oni tam śpiewają, to bym wam też śpiewał. Ale oni tak tym akcentem pirackim śpiewają, że aż po prostu nie da się ich zrozumieć. Dobra, wpływamy już na strefę czerwoną, czyli krwistą, w której ubijemy naszych złoczyńców. Dobra, koniec śpiewania. Cisza. Calm down, bitches. But it's time to conquer... który fort? Sorry, że się zaciąłem. Jest raz, dwa. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Sześć chyba fortów podbiliśmy, tak. Sześć fortów. To będzie już zaraz siódmy. W sumie, tak, siódmy. Co to za spadki? Kto wam pozwolił na to? A dajmy sobie jeszcze to, żeby było więcej FPS-ów. Wiem, palę się na te FPS-y, ale no nic za to nie poradzę, że tak mam mało, a tak mam więcej potem. Dobra. O, pozbieramy sobie. Dobra, już się zbliżamy do fortu. Szykujemy wszystko, co tu mamy. Dobra. Atakujemy! Bez dwóch zdań! Jebut! Tak im wypalimy te kurde. O kurde. A! Tak jest! Atak! Jep! Tak jest! Teraz was tu pojedziemy! Jep! Okej. Już mi się to podoba. Dajesz z takiej kuli. Jep. Tak jest. Jep. Dobra, pięknie nam to idzie. Dobra, może lepiej z
moździerza. O kurde, żeśmy trochę dostali. Ale mamy tylko ostatnią część portu zniszczenia, więc spokojnie. Zziewnięcie, by mogę powiedzieć, że ich pokonamy. Bo to jest banał przecież. Gówno nam zrobią tymi moździerzami. What the fuck? Dobra, pięknie. Poszło banalnie wręcz. Dobra, wiemy co robić. Ja głupi taki nie jestem. Dobra, podpływamy, atakujemy, zabijamy i jedziemy z tym. Być może nawet w następnym odcinku już zrobimy misję fabularną. To się jeszcze okaże. Ale Edward się spisuje, tak czy siak. Dobra, cumuj to, cumuj. Od razu biegnij tam. Wow, 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 stary, stary, stary. Spokojnie, spokojnie. Nie tak nerwowo, bez rage'u. Bez obaw. A, palę się, fuck. Nie, już się nie palę. Przez chwiluńkę się paliłem. Czekaj, tutaj masz. O, proszę. Jep. Dobra. My mamy zabić naszego tego, no, oficera fortowego. Biegnij, biegnij, tak jest. Ło! Tu jest dużo FPS-ów i to mi się podoba. Szczerze mówiąc. Więc tak ma być. Wow! Spokojnie, spokojnie. Dobra, ja chcę zabić tego. Ty, co mi tu ciachasz mieczem? Ja ci dam. Ja ci zaraz pokażę. Dobra. Jeb. A! Headshot. Ej, no poddać się już. Przez zabiliśmy wam fortowego oficera. Jeb. Dobra. Okej, dobra. Pomogliście mi. Bardzo wam dziękuję. Dobra. Teraz daszyk trochę popada, a my mamy co zrobić. Bam! Poszło. Doskonale, doskonale. Aha, to był Fort Angolów. Tak myślałem. Dobra, poszło, poszło. Dobra. No i podbiliśmy w ten sposób już 7 fort. Szczerze, będę to zbierać tak może już po zakończeniu fabuły, bo tego jest, jak nie patrzeć, jest trochę tego. Tu mamy jakieś okręty legendarne. No to może kiedy indziej się na to zbierzemy. Jak chcecie. To wszystko od was zależy. Dobra, pięknie, pięknie. Trochę hajsu się nam zarobiło. Hiszpańska zaraza. A może wykonamy? Witaj kaprze, jaki poziom trudności? Jezu, normalnie się posikam. Plaga hiszpańskich utrów nawiedza przyjemne wody, po których me statki kupieckie żeglują w imię wolności i dobrej woli. Oczyść morze z tego niebezpieczeństwa. A kompania Wandergrafsowicie cię wynagrodzi. Super. To będzie banał. Szczerze, to będzie takie banalne, że bez problemu wszystko nam to pójdzie. Chwileczkę, może odznaczymy ten fort, bo tak trochę dziwnie to wyglądało. Dobra. No i teraz szukaj hiszpańskich statków, które mamy zatopić. No kurde, deszcze. O-o. Niebezpieczna fala? Oh no. To będzie problem. Dobra. Tam widzę już okręty hiszpańskie. Ja sobie wykończymy. Jep. Dobra. O kurde. Coś mi tutaj nie pasuje. Jep. Dobra. A wtaranuj się w nich, dobrze. O, jak poszło.
dziko. Ale czemu mi to nie zaliczą? Jakie gówno? Gówniane gówno normalnie. O, tam jest kanonierka, to ją wysadzę. Ta, nie żal mi moździerzu, szczerze mówiąc. O, dobrze. O to chodziło. Nie żal mi moździerzu i tak zarobię sobie na to. Dobra, co my tam mamy? O, jak poszło. Dobra. Wysadzone, jeszcze jeden. Jep. O, jak mi przykro. O, jak mi przykro. Dziękuję, zadanie wykonane. O to chodziło. Dobra. No i pięknie, zarobiliśmy trochę kasiury. Dobra. Co my tam mamy, co my tam mamy? Szkuner. Dobra. No i gdzie sobie jeszcze tak podpłyniemy, tak szczerze mówiąc? O, mamy te okręty legendarne. To by była nawet dobra sprawa z tego. Gdzie my jesteśmy? A wiecie co, podpłyniemy sobie jeszcze na ten okręt legendarny. To jeszcze tu sobie potem pozbieramy. Dobra. Pozbieramy jeszcze te pierdoły w tym forcie i spróbujemy się zmierzyć z wyzwaniem. Bo te okręty legendarne chyba coś mają nam dać. Nie wiem, coś może odblokujemy. Zobaczymy, zaryzykujemy. Dobra. Płyniemy, płyniemy. Sobie odpalę jeszcze szybką podróż. No powiem wam, ogólnie jest świetnie. O to chodzi, w sumie. No tak. Dobra. Wbijemy się chyba w ten statek. Jak myślicie? Wbijemy się w ten statek? Wbijemy się tak ostro jak w dziurkę? Bez obrazy. Jep! O-o! Łowcy mnie teraz ścigają. Aj, to było nierozsądne posunięcie. Ale... i tak jest fajnie. Robimy wszystko, co w naszej mocy, żeby, kurde, było naprawdę epicku. A ten statek się chyba krzywi na mój widok. O, proszę, łowca. Łowca. Jep, jep. Dobra, co mój to? Nie zwracaj uwagi na te pierdoły. Dobra. Doskoczysz tam? Pewnie, że doskoczy. Jep, dobra. Au, 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 au. O, o, tu mamy naszego przekupianta. Spokojnie, deszczyk, spokojnie, nie tak gwałtownie. Wygląd kawki. Jolololololo. Nie chcę mi się nic zmieniać, to bez sensu. Tylko sobie ammo dokupię. Jep, dobra. Może być. Jeszcze pozbieramy to, co jest w tym forcie. I tak możemy w sumie zakończyć potem odcinek. Wolę się wspinać, parkour to dla mnie. O, tam mamy fragment danych Animusa. Sobie go pozbieram. Jep, dobra, poszło. No, doskonale, doskonale. Jep. Ale deszczyk nawala. Szczerze, mogło już by przestać. Trochę wkurzająca ta pogoda. Ale musi być. Brakuje mi śniegu z Assassin's Creed 3, ale zważając na to, że są Karaiby i tam nie ma klimatu takiego, wiecie, zimowego. Chociaż nie, mógłby być. Jak na Karaiby, to bym mógłby być jeszcze. Taki klimacik. Jep. Dobra. Zebrane. Tutaj jeszcze sobie wespniemy.
Yep. Tu mamy kufierek, który się tak ładnie kryje. Oj, nieładnie, nieładnie. Dobra. Pozbieramy to jeszcze i jednak zakończymy odcinek. Bo to trochę już czasu będzie miało, z pół godziny. Jak nie mam, czytam, a szkoda. Ej no, czemu się nie umiesz tam wspiąć? Jakie shity. Dobra, a tu? Nie, nawet tu już nie pozwala mi się wspinać. Jakie? Nie, naprawdę szkoda gadać. Zaraz się dowiemy, jak się mamy tam dostać. Wow! O kurde, a to tu mamy skrzynkę. A ja robię jakieś niewiadome jakie cuda. No i dobra, zakończymy już ten odcinek. Dziękuję wam bardzo za obejrzenie 40. odcinka z Assassin's Creed 4 Black Flag. Jeżeli wam się spodobał odcinek, nie zapomnijcie ocenić, skomentować i zasubskrybować. Ale ten deszcz mnie wkurza. Lecimy do wody! Uhu. O kurde! Na razie! A ja się kąpię!